No to cześć. Jestem w trakcie robienia kantera, a ktoś na grupie mojej, którą wczoraj powstała, zaproponował mi, żebym wytłumaczyła, jak robić te sprzączki tutaj. Jak wiecie, ta sama sprzączka znajduje się tutaj i idzie za ucho, tak? Więc pokażę teraz, jak robić. A chodzi mniej więcej o tą regulację, bo chyba nie każdy wie, jak to robić, tak? Znam na przykład osobę, która robi to na odwrót. Czyli zapina tu, a nie tam w środku. Pozdrawiam Darku Niekonstable. Właśnie o nią chodzi. Ona zawsze tak robiła w modelach i to właśnie mnie strasznie bolało, że ona robi to na odwrót. Nie wiem, czy tak robi w Hobby Horse'ach, ale tak robiła w modelach. Oczywiście robiłem, to są dwa razy mniejsze sprzączki, no ale. Ale i tak boli. Ja jestem takim osobem, że jak jest coś na odwrót, to mnie po prostu to boli. Chyba większość takich osób jest. Więc bierzemy paseczek, tak? I mamy sprzączkę. Ja użyłam 10 mm. To 10 i to 10, czyli 1 cm. Mamy świeczkę. Jeszcze potrzebujecie, tak, świeczkę. Jakąkolwiek, może być zapachowa. Jak coś nie przesiąka zapachem. Potrzebujecie drut, albo taki, jaki ja mam. Możecie sobie takie coś zrobić. Czyli po prostu wziąć pierwszy lepszy drut, który brudzi. Już to tyle razy przypalone, że no modelinę czy coś przypalić razem z, w sensie ugotować razem z tym drutem, to jest epoksy. Ale miałabyś to głowa konia. Wyszło jak wyszło. Teraz używam to do tego. A jeżeli wam się nie chce bawić z tymi modelinami i tak dalej, to możecie wziąć bezpośrednio drut i kombinerki. Tylko polecam osobę dorosłą po prostu, bo może na się mocno przypalić. Więc to za chwilę. Do tego potrzebujemy jeszcze nożyczki. Ja sobie tylko tą końcówkę przypalę. Ale nie wkładamy tego mocno. Pokażę wam też. Tylko tutaj, po samej górze, nie wsadzamy tego, bo się spali. A czarnego to my chyba nie chcemy. To już wystygło. Zginamy to na pół. Trochę nawet więcej. Bierzemy nożyczki. Przecinamy po środku. Ale tak, żeby tą końcówkę tam dalej nie spalić. Boże, nie spalić. Nie przyciąć. Czyli tylko tak. Bierzemy teraz. Jakby to tak pokazać, żeby to było widoczne. To. Zatrzymamy bezpośrednio w ogniu. Jeżeli to się podpali, to znaczy, że już jest na ciepłe. Robię to tak, żeby to po prostu nie szczępiło się, bo o wiele lepiej to wygląda, kiedy jest tak, niż po prostu te szczątki, tak? Dobra. Otwieramy to tak. Teraz jest wszystko ok. Ja sobie świeczkę przesunę. Mamy sprzączkę. Tutaj mamy ten koluszek i on powinien być tutaj, gdzie są ta specjalne miejsce dla niego, tak? Wsadzamy to tutaj. Bolec, bo on się tak nazywa, wsadzamy do tej dziurki, którą zrobiliśmy. Trzymamy to tak i przewalamy to jeszcze przez to. I jest. Teraz to zszywamy. No i odcinamy nadmiar. Jeszcze mniej więcej tyle rezerwy, żeby potem to przyszyć do konia. Przyszyjemy to do konia. Znaczy nie przyszywamy do konia, ale przyszywamy do kantara. Dobra, jeszcze ostatnia rzecz, czyli dziurki. Robimy tutaj tak. Znowu to przypalamy, żeby to się potem nie szczępiło. Bierzemy, żeby to gorąco nie było, bierzemy tak, przypalamy, zawsze tak trzymam. Oj, w powietrzu jeszcze nie robiłam, zawsze robię to, żeby mi to trzymało. Trochę tam poruszamy tak, żeby to po prostu dziura była przelotna.
A dziurki są wedle waszego uznania. Jak coś zawsze będzie czarny kolor. To jest po prostu przypalone. Można to robić niby inaczej, te używać jakieś tam maszynki. Ja mam takie maszynki, ale ich nie używam, bo mi się nie chce. To jest szybciej. Ja robię 5 dziurek. Od razu wam pokażę, jak ja robię zawsze kantar, bo wszyscy robią przecież tutaj już od razu zamontowują, tak? Ja robię na odwrót. Czyli się tam. Czyli zapinam najwyżej na trzecią dziurkę. Dalej jest to zapięte tutaj zrobione. I teraz większość robi to na odwrót i potem ten nadmiar cały wyrzuca. To jest bez sensu. Teraz mamy tak i sobie tutaj zaznaczam, gdzie mniej więcej, czyli gdzieś tutaj będę obcinać i robić. Zamiast tracić ten materiał, to mam zysk. W sensie na odwrót robię, bo wszyscy robią, zaczynają tutaj odcinając nie wiadomo jaki duży kawałek, a potem odcinają prawdopodobnie tyle, wyrzucają. No i mamy. Jak powinno być. Jeszcze tutaj paseczek. Z czasem nabierzecie prawy. To nie jest tak, że od razu wam się to uda. Oczywiście, bo to trzeba się wszystkiego nauczyć, tak? I szybciej mi to zajmuje niż 6 minut, bo w 6 minut to ja mogę pół kantara zrobić. Ja jak zawsze robię filmy, to mi dłużej to zajmuje.